Witajcie serdecznie. Ja mam na imię Rafał i chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, w jaki sposób ja składam dla siebie kuchnię do małego pomieszczenia kuchennego w bloku mieszkalnym. Kuchnia jest naprawdę malutka, dlatego też wszystkie szafki, no dobra, prawie wszystkie szafki, będą w wersji, że tak powiem, pomniejszonej. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić szafkę cargo. Będzie to cargo mini boczne 150-200 i tutaj mam już rozpakowane pewne rzeczy. Samo cargo będzie z Rejsa i to jest wariant multi, cokolwiek to znaczy. Wiecie co, przyglądałem się troszkę tym wszystkim szablonom, co oni tutaj pokazują, ze względu na to, że można tutaj zastosować różnej firm prowadnice, ale ja akurat nie mam prowadnicę z Bluma. Tak, z Bluma chyba. No, jakoś tak, dobra. Nie, z Bluma, żartuję, tu żeby nie było. Prowadnicę mam z Bluma, kosz również jest z Rejsu. Tak jak wcześniej wspominałem, żeby nie było. I co? Zaczynamy. W zestawie tutaj do tego cargo dostajemy oczywiście kosz, dostajemy tutaj uchwyty do frontów, dostajemy dwie prowadnice i reszta już jest w naszym zakresie. Oprócz tego dostajemy tutaj szablon. Będą nam potrzebne oczywiście dwie boczne ściany pionowe. Będzie nam potrzebna podłoga. I takie dwie małe deseczki, które u mnie nazywamy cargami. To są górne płyty. Nie trzeba stosować po całości górnej płyty. To ze względów oszczędnościowych, ale też no, nie ma tam najmniejszego sensu. No i oczywiście tutaj mamy jeszcze tak zwane plecki, które również będą nam potrzebne. One będą przykręcane na tył. Nie będziemy frezować w dolnych szafkach. Nie ma potrzeby, żeby frezować. Po prostu, żeby plecki wpuścić w rowek. Tylko z tyłu będziemy je przykręcać na wkręty. Do tego dobrze jest przygotować sobie. Ja akurat nie mam taką możliwość, więc mam trzy elektronarzędzia. Mam wiertarkę, na którą mam założone wiertło do konfirmatów. Mam dwie wkrętarki, na jednej wkrętarce mam bita do konfirmatów, a na drugiej wkrętarce mam bita do samych wkrętów. Także lecimy. To są, oczywiście nie musicie mieć trzech narzędzi, elektronarzędzi, możecie mieć jedno narzędzie, wiertarkę, bądź, no ale wkrętarka by się przydała. I tutaj zachęcam do tego, żeby, jeżeli macie możliwość, macie takie narzędzia, korzystać, bo nie trzeba przekładać. To też dużo czasu zajmuje. I lecimy. Dobra, to trzeba złożyć najpierw korpus szafki. Jeżeli nie mamy wprawy, musimy sobie zaznaczyć linię wiercenia konfirmatu. I tutaj można spokojnie wykorzystać jakiś liniał. To jest akurat nie dno, więc ołóweczek. Ślizga się. Tak. Teraz się już nie ślizga. Jedna strona, druga strona zaznaczona. Ja ogólnie rzecz biorąc nie używam żadnych przyrządów do łapania, żadnych ścisków do łapania tych formatek. Robię to sobie wszystko z ręki, ale to wszystko zależy od Was, jaką macie wprawę. I teraz tak, linia, ewentualnie linię można sobie narysować, chociaż ja też w większości nie rysuję. Ale jeżeli nie macie wprawy i boicie się, no to w tym momencie można sobie narysować. Tutaj w celach szkoleniowych linia jest, wiertełko. Wiertło na wiertarce, ze względu na to, że wiertarka ma dużo większe obroty niż wkrętarka. I wiercimy. Możemy sobie ewentualnie poprawić troszkę otwór. I teraz ważne jest, żeby dobrze
spasować sobie dwie płyty, bo teraz trzeba to skręcić, żeby później było po prostu łatwiej. Licujemy tutaj na 0 i z boku na 0. Konfirmat, wkrętarka i jazda. Jedną stronę mamy zrobioną i teraz przeskakujemy do następnego etapu. No mamy przykręcone, jak widać, po 3 konfirmaty na jedną stronę. Tutaj naprawdę nie ma co żałować, bo to jest jakby nie było nasza szafka. Może tutaj jakiegoś dużego obciążenia nie będzie, bo w zasadzie cargo nie jest pod duże obciążenia, jeżeli chodzi o takie małe kosze, ale mimo wszystko będzie na tej szafce stał również blat. I teraz Wam coś pokażę. Nawet w wielu poradnikach na YouTubie, pozdrawiam kolegów, którzy również składają tam gdzieś bardziej profesjonalnie bądź mniej meble. Ja mam do Was takie pytanie. Dlaczego jak składacie szafki dolne, to dno wkładacie pomiędzy płyty, a nie tak jak tutaj? Co widać na załączonym obrazku? Płyta dolna, ta formatka, jest od spodu przykręcana, a nie z boku. Przecież fizyka mówi wyraźnie, że jeżeli przykręcimy dwie ściany boczne do płyty, tak z boku, to jedynymi śrubami, które będą to trzymały, to będą konfirmaty. I teraz tutaj według mnie robicie błąd, bo później, jak robicie do tego stopki, to musicie te stopki rozplanować w taki sposób, żeby wchodziło częściowo na ścianę boczną, jak i na dno. A wystarczy przecież formatkę, przeprojektować sobie tą szafkę i zrobić formatkę od spodu. I wtedy można przykręcić sobie już nóżki w innym miejscu i mamy całkiem inną wytrzymałość tutaj całej tej konstrukcji. Zostawcie w komentarzu, dlaczego robicie właśnie odwrotnie, bo troszkę dla mnie to jest niezrozumiałe. Według mnie ta konstrukcja jest bardziej wytrzymała. I teraz czas na te malutkie formatki. Jedną już tutaj mam osadzoną. Trzeba ją przykręcić. Więc wiercimy. Pamiętajcie, wiertarką wiercimy jeden otwór, przykręcamy konfirmat i dopiero później wiercimy drugą stronę. I teraz drugi otworek. I gotowe. Teraz możemy sobie przykręcić tą tylną cargę. Ważne jest, żebyście wszystko zrobili jak najbardziej dokładnie, bo im większa dokładność na początku, tym mniej roboty w końcowych pracach. I dobrze jest sobie ustawić na wkrętarce sprzęgło. O, coś mnie tu ostrość uciekła. Dobra. Żeby później nie było takiego cyrku, że gdzieś za mocno przegnieciecie. Mi się to też nie raz zdarzyło, także tutaj się nie załamujcie. Jeżeli się zagniecie płyta biurowa, ważne jest, żeby tego później nie było w tym efekcie końcowym widać. Także tutaj warto sobie jest przykładowo wziąć dwa jakieś kawałki z odpadu, bo kupując w jakiejś drewutni, że tak powiem, takie gotowe formatki, dostajecie też odpad. I w tym momencie na tym ten odpad warto ze sobą wziąć, chociaż oni teraz wszyscy starają się oddawać nam, czy firmom, te firmy biorą ze sobą te odpady, bo w tym momencie oni się pozbywają problemu, a my mamy później co z tym zrobić. Można to gdzieś później wykorzystać na jakąś półkę bądź coś innego. W każdym bądź razie można sobie potrenować skręcanie, żeby nie zaginać, no i żeby to było ładnie i estetycznie zrobione. Dobrze, i pozostaje mi teraz, jak już mam cały korpus skręcony, przykręcić plecki, ale nie kręcę tych plecków
po całym korpusie, tylko zostawiam jedną boczną płytę nieprzykręconą, gdyż będę musiał dla tak wąskiego korpusu, będę musiał tą jedną ściankę ściągnąć. Można było to zrobić na etapie przed przykręceniem tych jednych plecków, przepraszam, tej jednej płyty, ale chciałem Wam pokazać, jak skręcić najpierw korpus, a później do tego kręcić samo cargo, które będziemy tam osadzać. Dlatego ja tutaj teraz się wezmę za przykręcanie tych plecków. Do tego użyję wkrętów 3,5x11. Nie posiadam kompresora, nie posiadam pistoletu na sztyfty. Dla mnie, według mnie, sztyfty są troszkę za słabe, a 3,5x11 wkręty w zupełności wystarczają. Dlatego można się tutaj spokojnie z tym wkręcić. To jest szafka dolna, dlatego tutaj nawet te wystające wkręty nie będą gdzieś tam przeszkadzały. Także można je spokojnie kręcić. Teraz czas odkręcić tutaj ten jeden boczek, jak wcześniej wspominałem, i przechodzimy do montażu samego cargo. Decydując się na wybór systemu z Race'a, gdzie kupujemy sobie takie cargo, dostajemy w zestawie też taką instrukcję wraz z szablonem, w jaki sposób przykręcić same prowadnice. Ja Wam pokażę teraz, jak odwzorowywuję ten szablon tutaj na tej jednej ścianie, ale pokażę Wam również sposób, w razie draki, gdybyście tak przez przypadek nie dostali takiej instrukcji montażu, jeżeli chodzi o tutaj rozmieszczenie otworów, na jakiej wysokości umieścić dane prowadnice. I tutaj mamy do dyspozycji, bo tutaj jest szablon dla czterech rodzajów prowadnic. My wykorzystujemy akuratnie Race'y, dlatego Race jest tutaj zaznaczony takim kółeczkiem i my musimy tutaj na tej instrukcji szukać sobie tych kółeczek. Dlatego przykładamy sobie taki szablonik do naszego dna. Jak już przyłożymy, to licujemy do dna oraz do przedniej krawędzi naszego korpusu. Bierzemy nasz punktak i punktakiem, o, mamy to. No, troszkę trzeba uważać, żeby dobrze trafić. I naszym punktakiem zaznaczamy sobie wszystkie otworki. To jest dla prowadnicy dolnej. A tu jest dla prowadnicy górnej. OK. I szablon nam zaznaczył to, co chcieliśmy zaznaczyć. Teraz musimy sobie zlokalizować te nasze punkty. Ja tutaj w celu uwidocznienia zaznaczę to wszystko mazakiem. O. Mamy nasze punkty, gdzie będziemy się wkręcać, zaznaczone. Ale ja Wam teraz pokażę, w jaki sposób to zrobić, jeżeli tego nie mamy. Gdzieś ostrość ucieka, chyba nie lubi tego białego. Jeżeli nie mamy przykładowo tego naszego szablonu, bo gdzieś nam się zgubił bądź nie dostaliśmy, wykorzystujemy do tego taki kątowniczek, który z jednej strony tą ściankę jedną, tą dłuższą, musi mieć od wewnętrznej strony o długości 18 mm. Przykładamy ją do naszego brzegu korpusu, tutaj, w tym miejscu. A między dnem a samą prowadnicą przykładamy 3 mm plecki. Tak, dosuwamy ciach i mamy oznaczone te nasze wszystkie
otworki, które wychodziły również tutaj z tego szablonu. Mamy wytłumaczone mniej więcej o co chodzi. Jeżeli czegoś nie wiecie, możecie zadać pytanie, postaram się odpowiedzieć w komentarzu. I teraz trzeba po prostu nawiercić. Ja do tego użyję wiertła z tuleją centrującą i tutaj możemy sobie ponawiercać. I przykręcamy naszą pierwszą prowadnicę, wkręty 4x18. Musimy wysunąć naszą prowadnicę. Tak. Zakładam jednak, że wszyscy mamy ten nasz szablon i w tym momencie korzystamy z niego. Wiemy, że tutaj... Aha, tutaj nie mam magnesu, więc mi się trzymać nie będzie. Ok, jedna prowadnica przykręcona. Teraz druga prowadnica. Tutaj, jeżeli nie mamy jednak tego szablonu i nie wiemy, jak mamy przykręcić, możemy skorzystać w zasadzie z samego kosza. O, z tej strony wszedł, zapinamy drugą naszą listwę z drugiej strony. O, bez siłowania i listwa nam tutaj wtedy weszła. I tutaj musicie sobie użyć również cienkiego rysika bądź punktaczka i wypunktować sobie te otworki. Troszkę więcej roboty, jeżeli szablonu nie ma, ale to Wam pokazuję tak w razie draki, gdyby taka sytuacja nastąpiła. Ja powrócę do wcześniejszego, bo otworki mam, bo i tak później trzeba to zdemontować, żeby przykręcić te cztery wkręty do górnej prowadnicy. Teraz montujemy tutaj uchwyty do samego frontu. I teraz tak, jeżeli montujecie sobie, chcecie montować w taki sam sposób, jak ja, że szafka leży z jednej strony na płasko, to musicie ten prowadnik przekręcić tą blachę w położenie skrajne, tak żeby później szło wyregulować sam front. I przykręcamy go jedną śrubą tutaj do samego kosza. Przy dużym cargo nie trzeba się tak bawić z tym wszystkim, ze względu na to, że jest miejsce, żeby wejść tędy. A tutaj, no jak ja położę na tym płytę, to tutaj już praktycznie nie mam w ogóle żadnego miejsca, żeby się dostać. Jest to takie bardzo niezręczne, więc tutaj tak troszkę trzeba się nakombinować, żeby nam to wszystko wyszło. Dobra, przykładamy blat, znaczy się front. Tak. Jest mniej więcej w środku. I trzeba sobie teraz to odrysować, w którym miejscu jest do przykręcenia. Ta sama sytuacja, mam już tutaj rozrysowane wiertełko. I teraz tutaj przy tym froncie musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli macie tutaj jakiś wzór i tutaj jest mniej materiału, to trzeba sobie zmierzyć, jak jest dużo wybrane materiału, żeby nie było, że weźmiecie załóżmy 3,5 albo 4x16 bądź 18. Trzeba sobie zmierzyć tą głębokość i uwzględnić wszystko to, co trzeba uwzględnić. W moim przypadku tutaj muszę zastosować wkręty 3,5x11, żeby mi to wszystko ładnie tutaj się skręciło, ale żebym się nie przebił przez przypadek na zewnątrz frontu. Także do dzieła. Tu już mogę skręcać. I jak widać, nigdzie się nie przebiłem. Także to mój mały taki sukces. Ok. Jak widać na załączonym obrazku, mam tutaj skręcony już ten element, ten front. Wszystko działa,
więc nie pozostaje mi nic innego, jak skręcić z powrotem drugi bok i jeszcze trzeba przykręcić teraz stopki. Takim oto sposobem nasze cargo zostało zrobione. Stopki tutaj będą dopiero montowane już przy samym montażu kuchni, ze względu na to, że to jest tak wąskie cargo, że spokojnie mogę zastosować tylko dwie stopki, gdyż montaż czterech, tak szczerze mówiąc, tutaj troszkę mija się z celem, bo tutaj no nie będzie to się jednak dźwigało do boku, a wystarczy tylko wypoziomować do poprzedniej szafki i skręcić to wszystko razem w całość. O, może nie do kupy, żeby brzydko nie zabrzmiało. Dobra, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, bardzo serdecznie zapraszam na kolejne moje filmy. Nie wiem, w której kolejności będą jak wrzucane poszczególne, ale później to jakoś spróbuję rozpisać. Czytajcie opisy, w opisach powinny pojawiać się linki do innych szafek, do innych realizacji. Zapraszam do zostawienia komentarza, byle nie takiego brzydkiego komentarza. Ma być to komentarz, może być, że zrobiłem coś źle, ale uzasadnij, dlaczego to zrobiłem źle. Pamiętajcie, ja nie montuję zawodowo mebli, choć mam dosyć jakieś tam pojęcie, bo jeżdżę do mojego dobrego przyjaciela, znajomego, któremu czasami pomagam w montażu mebli, więc coś na ten temat wiem. Zresztą był tutaj dzisiaj i próbował mi przyspieszyć robotę, bo ja to robię o 10 razy za wolno, ale to chyba ze względu na to, że trzeba co chwilę gdzieś przestawić kamerę. Dobra, słuchajcie, ja biorę się za następną szafkę, żeby nie było, a Was już zapraszam na kolejny odcinek. Z tej strony Rafał, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro, bez pitolenia, Olo76. Brzmiało jak Mariusz Max Kolanko. Do widzenia.